Wyobraźcie sobie to. Jest 7:58. Za 2 minuty trzeba wyjść z domu i w tym momencie okazuje się, że zaspaliśmy. Leci rekord za rekordem, jeśli chodzi o ubieranie się, o mycie, ale w tym momencie nachodzi nas jedna myśl. Dlaczego mój smartfon nie zadzwonił? Dlaczego budzik w tym smartfonie nie zadzwonił? Sięgamy szybko po ten smartfon, zaglądamy, ale on nie chce się włączyć. Próbujemy go włączyć i w tym momencie okazuje się, że padła nam bateria. No i wtedy z naszego gardła dobywa się to słodkie... Cześć, ja jestem Bartek Grzankowski, a to jest materiał, w którym zdradzę Wam kilka pomysłów na to, jak sprawić, by nasz telefon mógł działać dłużej. Jasne, kwestia tego, jak działa nasz telefon, jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to jest spore pole do popisu, jeśli chodzi o producenta, no ale jest właśnie kilka takich rzeczy, które my sami możemy zrobić, żeby jeszcze ten czas działania na baterii wydłużyć. W pierwszym kroku musimy zabrać nasz smartfon na dietę niskoenergetyczną. Co to oznacza? No, chodzi o takie ustawienie, jak chociażby krótszy czas wygaszania ekranu, czy też mniejsza jego jasność. To także takie ustawienia, jak chociażby powiadomienia od szczególnie mediów społecznościowych, od wszystkich i o wszystkim, czy w ogóle też powiadomienia z aplikacji, no bo jeśli nie są one nam niezbędne, no to spokojnie możemy z nich zrezygnować. Co jeszcze? Na przykład jeśli macie swój smartfon z ekranem OLED, no to tutaj warto zastanowić się nad czymś takim jak automatyczna jasność ekranu, ponieważ ta automatyczna jasność potrafi być większa niż ręcznie ustawione 100%, no więc to już i tak przekłada się na większe zużycie baterii. Druga kwestia przy ekranach OLED to to, że można ustawić sobie ciemniejszą albo po prostu czarną tapetę, dzięki czemu wyłączamy część tych działających diod, które są w ekranie, no i to przekłada się też na oszczędność energii. Ciemność, widzę ciemność! Ciemność widzę! Kolejny punkt. Nieustannie włączony internet. Ja wiem, chcemy być nieustannie podłączeni do sieci, ale z drugiej strony, kiedy śpimy, no to w zdecydowanej większości przypadków nie jest to nam niezbędne. Spokojnie można z tego zrezygnować. Natomiast jeśli jesteśmy już przy internecie, jeśli mamy gdzieś właśnie jakieś znane, bezpieczne Wi-Fi, no to zdecydowanie warto bardziej korzystać właśnie także pod kątem energetycznym z takiego Wi-Fi niż z tradycyjnej sieci komórkowej, jeśli chodzi o internet. Druga kwestia, jak już jesteśmy przy tym Wi-Fi, no to spokojnie można zrezygnować z tego aktualizowania aplikacji, z aktualizowania oprogramowania, czy też z transferu plików do chmury właśnie za pomocą tej tradycyjnej sieci komórkowej, jeśli chodzi o internet, można to robić w ramach Wi-Fi, no bo jeśli tego nie zrobimy, no to na przykład zdecydujemy się na jakąś wycieczkę, nie wiem, do Pcimia na przykład, tak? No i nagle nasz telefon stwierdzi, że dzień dobry, aktualizacja, update, no i wtedy może być trochę lipa, jak jesteśmy gdzieś w terenie, a ta bateria jest słaba. Co jeszcze? Na przykład odświeżanie 120 Hz. Naprawdę nie jest to nam potrzebne, kiedy piszemy SMS-a. Nawet jeśli macie szybkie palce, można z tego spokojnie zrezygnować. Podobnie jeśli macie wysoką rozdzielczość i macie możliwość zmniejszenia tego w ustawieniach waszego telefonu, jasne, jak najbardziej możecie się także na to zdecydować. Na koniec lokalizacja. To jest coś, o czym ja na przykład często zapominam, bo korzystam z jakiejś aplikacji, która wykorzystuje tę lokalizację, no ale potem wyłączam aplikację, ta lokalizacja teoretycznie nie jest mi już potrzebna, no a cały czas jest włączona i zżera to jednak baterię. Śmiało można z tego zrezygnować, bo grosz do grosza, no i naprawdę troszeczkę się już nam uzbiera. Dziś telefony zazwyczaj pomagają nam już bardziej niż przeszkadzają w znalezieniu tego, kto nam najbardziej tej energii najwięcej zużywa. I żeby to zrobić, wystarczy wejść w ustawienia, w zakładkę bateria. Czasami się to trochę inaczej nazywa w zależności od modelu, ale zazwyczaj jak wpiszecie bateria w wyszukiwaniu, no to Wam tę zakładkę wyrzuci. No i jak już tam się dostaniemy, to będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób nasza bateria jest używana, no i co tę baterię, jeśli chodzi o aplikację, najbardziej nam zjada. A jak już mamy tego winnego, no to można się spokojnie zastanowić, czy potrzebujemy nadal tego gagatka, czy można jednak z niego zrezygnować. Natomiast jeśli Wy nadal usuwacie, no dobra, to nie jest takie dobre słowo, po prostu wyłączacie aplikacje działające w tle, no to spokojnie można z tego zrezygnować, dlatego że Android przez lata dopracował opcję hibernacji, no i dzisiaj dużo bardziej właśnie opłaca się zostawić takie aplikacje działające w tle, niż je wyłączać i włączać od nowa, bo to tak naprawdę w tym drugim wariancie jest większe zużycie energii.
Nie bez powodu w instrukcjach, które, no nie oszukujmy się, mało kto czyta, jest napisane: pamiętajcie, aby korzystać z ładowarek dobrej jakości. Dlaczego? Dlatego, że jak korzystamy z tych ładowarek kiepskich, no to kiepski jest też sposób ładowania, o ile w ogóle cokolwiek nam ta ładowarka potrafi naładować smartfon. No ale z drugiej strony, no właśnie te ładowarki mogą nam uszkodzić sam telefon, czy też po prostu baterię w nim się znajdującą. No daleko by szukać. Na telepolis.pl często piszemy właśnie o takich przypadkach, gdzie telefon na przykład wybuchł. No i w takich przypadkach także producenci często podkreślają, że no, mogłoby nie być tej sytuacji, gdyby przy tym urządzeniu była używana właściwa ładowarka. Nasze smartfony mają już zazwyczaj ten tryb oszczędzania energii, oszczędzania baterii, różnie się to czasem nazywa, no ale chodzi właśnie o jedno, o to, żeby ta bateria była mniej używana, jeśli chodzi o nasz smartfon. Jak to wygląda, jeśli chodzi o użytkowanie takiego telefonu? Otóż na przykład zmniejszona jest nieco wydajność, często też zmniejszana jest jasność na ekranie. Poza tym część aplikacji działających w tle jest ograniczona. No, przede wszystkim przekłada się na taką większą oszczędność, mniejszą wydajność, no ale coś za coś, dzięki temu nasz smartfon jest w stanie wytrzymać dłużej. Niektórzy producenci idą nawet wręcz jeszcze dalej i dają dostęp do takiego trybu ultraoszczędnego, no i wtedy naprawdę telefon jest ograniczony do podstawowych rzeczy typu wysyłanie SMS-ów, dzwonienie, część aplikacji wręcz jest po prostu wycięta, w sensie nie można z nich korzystać, jeżeli taki tryb jest włączony, no ale coś za coś ponownie jest tutaj korzyść i to jeszcze większa niż w tym podstawowym trybie oszczędzania energii. Co z trybem ciemnym? Otóż oszczędność jest jak najbardziej, jeśli korzystacie ze smartfonów z ekranami OLED. Jest to wartość mniej więcej od 3 do 9% w porównaniu, jeśli chodzi o różne modele właśnie z takim ekranem. Jest taki bajer w naszych smartfonach, który nazywa się Always On Display. No i chodzi po prostu o to, w dużym skrócie, że tak naprawdę jest to zawsze włączony ekran. Czyli nawet jak go zablokujemy, no to będzie nam się wyświetlać godzina, będzie nam się wyświetlać data, pogoda, no i stan baterii. To są przydatne informacje, natomiast no, musimy pamiętać, że są tego konkretne koszty. Na szczęście trendy idą w tą stronę, że teraz nie będzie się ten ekran wyświetlać cały czas, ale włączy się tak naprawdę dopiero w momencie podniesienia telefonu. Będziemy chcieli zerknąć, więc nie trzeba będzie przyciskać tego przycisku zasilania. Natomiast jeśli Wy macie cały czas tę starszą wersję, no to można się nad tym zastanowić, no bo koszty, tak jak mówiłem, są konkretne. Przekłada się to po prostu na zużycie energii. Jeśli Wam na tym zależy, można z tego zrezygnować. Jestem takim oszczędnym gościem, łamany na starym grzybem, że używam mojego smartfonu do takich podstawowych rzeczy, typu wysyłanie SMS-u, dzwonienie, robienie zdjęć, czy chociażby przeglądanie internetu. Chodzi, wiecie, nie mam tych wszystkich bajerów, wodotrysków, animowanych tapet, kolorowych przejść. No nie, to jest coś, co mnie zupełnie nie kręci, ale w zamian mam po prostu baterię, która trzyma mi dłużej. Natomiast jeśli Wy nie możecie sobie po prostu wyobrazić życia bez takich rzeczy, no to jeśli już się na nie decydujecie, no to warto wybrać takie, które są bardziej oszczędne. W przypadku właśnie chociażby launcherów, tak? To musi być taki launcher, który jest lekki. Nie wiem, na przykład Nova Launcher albo podobne rzeczy. Natomiast przy każdej takiej decyzji warto to obserwować, jak wygląda zużycie naszej baterii. No bo to są rzeczy, jedna do drugiej się dokłada, cegiełka do cegiełki i nagle się okazuje, że połowy baterii nie ma. Także trzeba przy tych ekstra rzeczach uważać, jeśli zależy nam oczywiście na tym, aby bateria działała dłużej. Skończyły się już te czasy, że mieliśmy telefon i może tylko nie odłączajmy, bo on jest w trakcie ładowania, więc jak odłączymy, to zepsujemy baterię. No nie, teraz już nawet wręcz odwrotnie troszeczkę można by powiedzieć, bo nie opłaca się dzięki technologii, w jakiej są wykonane nasze baterie zazwyczaj w smartfonach, nie opłaca się ładować tego smartfonu do 100%. Lepiej skończyć gdzieś właśnie w okolicach 80-90%. W drugą stronę, nie ma co też tego telefonu po prostu rozładować do zera.
komputera, lepiej właśnie gdzieś w okolicach 20%, tak jak często w ogóle wpadają też powiadomienia w naszych smartfonach, zrobić to tak, aby w tym momencie także podłączyć naszą ładowarkę do smartfonu, no a w zamian przełoży się to po prostu na dłuższe życie baterii. I jak? Naładowani wiedzą? Czas zobaczyć, na co naprawdę stać baterie w waszych smartfonach, bo mogą wiele. Natomiast koniec końców trzeba pamiętać o tym, że nawet najlepsze ustawienia nie sprawią, że ten telefon będzie trzymać wieczność, kiedy będziemy z niego korzystać 24 godziny na dobę. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak będziemy z tego smartfona korzystać, bo może w tej sytuacji potrzebujemy właśnie większej wydajności, a w tej dłuższego czasu pracy na baterii. Decyzja należy do nas, natomiast pamiętajmy, że ten wariant większej wydajności także w tym momencie nie jest już taki straszny, bo opcji ładowania w okolicy jest coraz więcej, natomiast jak najbardziej trzeba pamiętać, aby to były opcje bezpieczne. Tymczasem my już kończymy. Jestem ciekaw, czy znaliście te wszystkie pomysły, a może jest coś, co warto jeszcze do tej listy dodać. Jak najbardziej piszcie o tym w komentarzach pod tym filmem. Takie rady znajdziecie nie tylko na naszym kanale na YouTube, ale także na telepolis.pl. Zachęcam, żeby tam zaglądać, a tymczasem dzięki za dziś. Do zobaczenia, do następnego. Pa!